Świeżo po występie pana podopiecznego, jak skomentuje pan ten występ? No, duże emocje nie tylko dla mnie, ale wiem, że dla publiczności, dla wszystkich zebranych tutaj, to słychać było po reakcji publiczności, słyszę odbierając informacje z zewnątrz, jak Wojtek był oceniony. No, gra pełna emocji. Może pora nie sprzyjała na tak kontemplacyjny taki występ, jak dzisiaj Wojtek nam zaprezentował, bo i dobór programu, który bardzo szczegółowo i precyzyjnie dobieraliśmy na konkurs, ale wydaje mi się, że to, co zaprezentował, to, co sprzedał, to, jakie wnętrze pokazał, jakie bogactwo, ja jestem bardzo zadowolony, czekam na jego następne występy i tak jak powiedziałem już w wywiadzie poprzednim, Wojtek jest znakomitym, wybitnym, bardzo utalentowanym chłopcem, ale tak naprawdę on jeszcze pokaże naprawdę dużo, dużo pięknej muzyki. Zna pan Wojtka od lat, obserwuje, jak zmienia się, zatem jak pan czuje właśnie, co jeszcze może nam pokazać w przyszłości ten skrzypek? Wojtka znamy jak niemalże od małego, w siódmej klasie go poznałem, przepraszam, jak miał 7 lat, poznałem go jak przyszedł do szkoły podstawowej, taki malutki, drobniutki chłopczyk, uczył się u tej samej pani profesor, u której moja córka się uczyła, więc siłą rzeczy bardzo, bardzo się polubiliśmy i ta znajomość jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Mogę ocenić pracę z Wojtkiem jako przyjemność, zaszczyt i wielkie wyzwanie. Niełatwo się prowadzi osobę tak utalentowaną, ale tak jak powiedziałem, przyszłość jest jeszcze przed nim, a to, co już ma, to jest wykraczające poza wiele, wiele wyobrażeń. Naprawdę, jego gra nie pozostawia obojętną. Wzrusza, porusza najgłębsze struny, także ja jestem zachwycony tym, co ten chłopak potrafi już.